Nauczanie domowe. Środa, 30 tydzień zwykły. Psalm 145, wersety od 10 do 17. Niech Cię uwielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Psalmista zachęca do wielbienia Boga i to wielbienie motywuje. Co jest powodem, co jest przyczyną naszego uwielbienia? Oczywiście sam Bóg. Przy czym psalmista pokazuje tu cechę Boga, który działa, który nie jest obojętny, Boga, który jest aktywny, twórczy i wspaniały w swoim działaniu. Psalmista ujmuje to krótkim stwierdzeniem, że Bóg jest łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Czytamy to w tym 17 wersecie. Co to znaczy, że jest łaskawy w swoich dziełach? To znaczy, jest przebogaty, dobry ponad miarę, wypełniający w sposób, który przekracza ludzką możliwość przyjmowania. Najpierw Bóg jest łaskawy w stworzeniu. Bóg tak cudownie stworzył człowieka, że nie wykorzystujemy całego swojego potencjału. Bóg tak cudownie stworzył człowieka, że chciał, żeby człowiek zawsze miał kontakt, udział, część z Jego życia, z Jego bóstwa. To jest obfitość stworzenia, łaskawość. Niczym oczywiście nie zasłużyliśmy na to, żeby otrzymać to wszystko. Bóg ze swojej wielkiej szczodrobliwości właśnie tak ułożył świat. Właśnie tak człowiekowi nadał godność, wielkość i wspaniałość. I to jest powodem wielbienia Boga. Za każdym razem, kiedy budzimy się, kiedy wstajemy, za każdym razem, kiedy przyglądamy się sobie, dostrzegamy właśnie ten Boży zamiar i Bożą realizację. Czy jesteśmy słabi? Tak. Grzech nas poniża. Grzech nas osłabia. Grzech nie pozwala nawet wszystkiego zobaczyć. Ale pomimo tego grzechu i naszej słabości, te przebłyski łaskawości Boga w nas ciągle są widoczne, ciągle są dostrzegalne i ciągle są aktywne w nas. One się nie skończyły, one się nie wyczerpały. One ciągle na nowo odzywają się, pulsują i zapowiadają to, do czego zostaliśmy autentycznie przeznaczeni i powołani. I to jest pierwsza łaskawość Boga w działaniu. To jest pierwszy powód uwielbienia. Druga łaskawość dotyczy odkupienia. Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że Jego jedyny Syn, Syn jednorodzony, uniżył się do naszego poziomu. To jest niewyobrażalna droga odkupienia, przez nas nie do wyśledzenia do końca, chociaż przecież Jezus był w postaci człowieka, przyjął ludzkie ciało, przyjął ludzką naturę. Wszystko to wiemy, ale do końca zgłębić tego nie potrafimy. Jak bardzo Bóg uniżył siebie, żeby nas podnieść.
jak bardzo Bóg zgodził się na słabość po to, żeby w tej słabości objawiła się moc miłości. I to dzieje się ciągle. Bóg ciągle wygląda na słabego. Bóg ciągle miłością zwycięża, chociaż wydaje się, że ona jest słaba wobec przemocy, wobec agresji, wobec wojny. Wydaje się, no jak Bóg może tutaj zadziałać, jak Bóg może pomóc, jak tu Bóg może zwyciężyć. A jednak to się dzieje. A jednak ostatnie słowo, ostatnie zdanie należy do Jezusa, który cierpiał, umierał, ale zmartwychwstał. Odnowił, przemienił, przebóstwił ten świat, człowieka i całą rzeczywistość. I to jest drugi powód uwielbienia. Ten uniżony sposób wydobycia człowieka z grzechu, odkupienia go i zbawienia. I trzeci to jest uświęcenie. To jest to wielkie działanie Ducha Świętego w nas. To są te momenty od prostych impulsów, którymi Duch Święty nas nawiedza, aż po przemienienie naszej świadomości, mentalności, osobowości, byśmy byli naprawdę nowym stworzeniem. I dzieje się to. Poprzez sakramenty Duch Święty dotyka istoty naszego wnętrza, dotyka istoty naszej osobowości. I to jest tym zaczynem, który coraz bardziej w nas pracuje, powodując, że my stajemy się rzeczywiście nowym stworzeniem, nową rzeczywistością w Chrystusie, którą Duch Święty właśnie tak tworzy. Jesteśmy tego świadkami, bo możemy oglądać, ile łaski, ile świętości wlewa Duch w nasze wnętrze. Nie jesteśmy idealni. Nie jesteśmy jeszcze ukończonym dziełem Boga. Duch Święty ciągle w nas pracuje, ale Jego moc, Jego potęga, Jego siła jest czymś wspaniałym. I przeżywając tę obecność i to działanie Ducha Świętego, uświęcającą i wyposażającą nas do dzieł, możemy uwielbić Boga. Trzy powody. Każdy z nich nieco w innym wymiarze może nam łaskawość Boga ukazywać. Ten błysk piękna, wspaniałości przy stworzeniu, ta moc zmartwychwstania przy odkupieniu i to światło przenikania przy obecności Ducha Świętego w nas. Wszystkie trzy dają nam podstawę do tego, by Boga wielbić, chwalić i wywyższać. Albowiem wtedy naprawdę jako stworzenie odpowiadamy we właściwy sposób na łaskawość Boga. Niech Ci w tej odpowiedzi uwielbienia błogosławi On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.